Cześć, mamy już grudzień, skoro grudzień to święta, a skoro święta to przedświąteczne zakupy i tutaj właśnie warto porozmawiać o tym, jak robić takie zakupy w sposób wygodny oraz bezpieczny. No i właśnie dzisiaj omówimy różne scenariusze takich zakupów, omówimy je na przykładzie usługi Blik, która jest partnerem tego odcinka. Blika chyba nikomu nie muszę przedstawiać, bo to jest jedna z tych usług, którymi możemy po prostu chwalić się za granicą. Możemy mówić, że my w Polsce mamy Blika, bo Blik to jest naprawdę świetna usługa, która pozwala na wygodne płatności w internecie, na wygodne płatności w sklepach stacjonarnych, na robienie natychmiastowych przelewów na numer telefonu, a nawet na wypłacanie pieniędzy z bankomatu bez użycia karty. Więc już za chwilę o tych wszystkich funkcjach porozmawiamy. Jak wygodnie płacić za zakupy w internecie? Najlepiej użyć do tego Blika. Robimy zakupy w danym miejscu, wybieramy Blika jako naszą metodę płatności, następnie przypisujemy 6-cyfrowy kod Blik z naszej aplikacji bankowej, zatwierdzamy transakcję, a później potwierdzamy ją jeszcze raz w naszej aplikacji bankowej za pomocą PIN-u. To jest moim zdaniem najłatwiejsza i najszybsza metoda płatności w internecie, szybsza niż robienie przelewu, szybsza niż szybkie przelewy. Szybsza niż używanie karty płatniczej, no po prostu nic szybszego niż Blik tutaj nie da się wymyśleć. Ale te zakupy da się zrobić jeszcze szybciej, bo kiedy pierwszy raz zrobicie zakupy w danym sklepie czy w danej aplikacji, możecie zapisać ją jako zaufaną i już nie będziecie musieli nawet podawać kodu Blik. Po prostu będziecie wykonywać płatność i potwierdzać ją za pomocą PIN-u w aplikacji bankowej. A jak wygodnie płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, to też jest zasadne pytanie, bo co prawda robimy coraz więcej zakupów w internecie, ale o tych fizycznych, stacjonarnych sklepach też nie zapominamy. Tutaj też możemy użyć 6-cyfrowego kodu Blik. Po prostu przepisujemy go na terminal, wcześniej oczywiście zgłaszamy, że chcemy zapłacić Blikiem, później zatwierdzamy właśnie ten kod i już mamy przeprowadzoną płatność za zakupy. Ale ostatnio pojawiło się też nowe rozwiązanie, czyli Blik zbliżeniowy. Tutaj już mówimy tylko, że chcemy zapłacić zbliżeniowo. Przykładamy do terminala smartfon z aplikacją bankową, w której wcześniej aktywowaliśmy opcję Blika zbliżeniowego. Jeżeli chcecie korzystać z Blika zbliżeniowego, to tutaj na ekranie pojawia się lista banków, które te funkcje już mają, a w przyszłości zapewne pojawi się także w kolejnych bankach. Więc jeżeli macie smartfon z NFC, z chipem zbliżeniowym, to korzystacie z Blika zbliżeniowego, a jeżeli macie smartfon bez tej funkcji zbliżeniowej, to możecie zapłacić kodem. Pamiętajmy, że Blikiem można też zrobić przelew natychmiastowy z banku do banku. Jest to przelew na numer telefonu Blik. Ja naprawdę uwielbiam tę usługę, no bo normalnie robienie przelewu natychmiastowego to jest skomplikowana sprawa. Trzeba przepisywać ten numer konta, trzeba wpisywać jakiś adres, inne dane i tak dalej. On jest niby natychmiastowy, ale wcale nie wykonuje się go tak szybko, jak powinno się wykonywać. W przypadku przelewu na numer telefonu Blik wygląda to inaczej. Po prostu wybieramy odpowiednią opcję w naszej aplikacji bankowej. Zazwyczaj jest to przelew na numer telefonu Blik. Tam wpisujemy numer telefonu osoby, do której chcemy wysłać przelew. A jeżeli nie pamiętamy tego numeru, to oczywiście możemy go wybrać z naszych kontaktów, z naszej książki telefonicznej zapisanej w smartfonie. Wpisujemy kwotę, zatwierdzamy transakcję i już za kilkanaście sekund pieniądze znajdują się na koncie osoby, do której powinny trafić. Szczególnie uwielbiam korzystać z tego w weekendy, no i święta, które nadchodzą, bo wtedy zawsze się okazuje, że jak ktoś nam robi przelew, bo na przykład na coś się zrzucamy razem, chcemy opłacić rachunek za pobyt w restauracji na przykład, to wtedy ten przelew idzie po prostu długimi dniami, a jeżeli komuś powiemy, żeby zrobił nam przelew na numer telefonu Blik, no to wtedy te pieniądze pojawiają się u nas już po kilku, może kilkunastu sekundach. Do tej pory mówiliśmy cały czas o wygodzie, ale warto powiedzieć także o bezpieczeństwie, bo pamiętajcie o tym, żeby przed świętami, kiedy ta nasza czujność jest rozproszona, kiedy nie jesteśmy tak czujni, jak powinniśmy być, żeby po prostu wtedy nie dać się oszukać. Pamiętajmy, że cyberprzestępcy często przejmują konta prawdziwych osób w serwisach społecznościowych, na przykład na Facebooku, no i później na Messengerze piszą do wszystkich znajomych, że ej, nie mam pieniędzy, weź mi, podaj kod Blik, to ja sobie wypłacę te pieniądze z banku.
bankomatu. Jeżeli dostaniecie taką wiadomość, to niech zapali Wam się lampka. Oczywiście sam blik nie ma nic wspólnego z tym oszustwem, ale przestępcy często wykorzystują fakt, jak łatwe jest korzystanie z tego blika. No i właśnie nie podawajcie kodu blik, żeby ktoś sobie wypłacił te pieniądze z bankomatu. Zamiast tego zaproponujcie, że po prostu przelejecie pieniądze tej osobie na numer telefonu. Oczywiście ten oszust wtedy tych pieniędzy nie zobaczy, no bo nie będzie miał dostępu do numeru telefonu, do aplikacji bankowej i tak dalej. I po prostu w ten sposób wystrychniecie go na dudkę. On Wam nie będzie mówił, że nie, ja jednak muszę mieć kod, żeby wypłacić z bankomatu. Jeżeli ktoś Wam powtarza takie rzeczy, to pamiętajcie, że zapewne jest oszustem. Ale pamiętajmy też o tym, że za pomocą blika można wypłacać pieniądze z bankomatu. I ktoś tutaj zapyta, a po co ja mam jakimś blikiem wypłacać pieniądze z bankomatu, jak ja mam kartę, ja mam plastik, ja sobie wkładam do bankomatu i pieniądze się pojawiają. No dobra, tylko nie każdy chce w XXI wieku po prostu nosić ze sobą portfel. Ja na przykład portfela ze sobą nie noszę. Dowód osobisty nie jest mi potrzebny, prawo jazdy też, bo wszystko to mam w aplikacji mObywatel. Z kolei, jeżeli chodzi o karty płatnicze, to też ich nie potrzebuję, no bo płacę zbliżeniowo swoim smartfonem w sklepach, a jeżeli akurat chcę wypłacić pieniądze z bankomatu, to robię to właśnie za pomocą blika. Wybieramy po prostu w bankomacie taką opcję jak wypłata bez karty. Może też nazywać się trochę inaczej, ale to jest zazwyczaj wypłata bez karty albo wypłata blik. Będziecie od razu wiedzieli, o co chodzi w każdym razie. No i za pomocą klawiatury bankomatu przepisujecie kod blik ze swojej aplikacji bankowej, zatwierdzacie transakcję za pomocą PIN-u swojej aplikacji bankowej, no i już otrzymujecie pieniądze. I jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale też bezpieczne. Dlaczego? Ponieważ coraz częściej słychać o tym, że przestępcy instalują skanery kart właśnie na bankomatach. Że kiedy chcemy na szybko wypłacić pieniądze, to wypłacamy je, a tutaj nagle wszystkie dane naszej karty, czasami też PIN, bo gdzieś jakaś kamerka sprytnie jest zamontowana, żeby nasze paluchy podejrzeć, to wszystko trafia do cyberprzestępców, oni robią sobie kopię takiej karty i wypłacają pieniądze dowoli. A my zostajemy bez tych pieniędzy, no bo nasze konto jest wyczyszczone. W przypadku blika nie ma takiego ryzyka. Po pierwsze, nie ma karty, którą da się zeskanować, więc nie ma problemu. A po drugie, kiedy wpisujemy kod blik, to pamiętajmy, że on jest ważny przez tylko 2 minuty, więc nie ma tutaj możliwości, że ktoś go nam podbierze i za jakiś czas sam wykorzysta. I to było już wszystko, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Pamiętajcie, żeby robić zakupy wygodnie i bezpiecznie za pomocą blika, który jest, przypominam, partnerem dzisiejszego odcinka. I Wy napiszcie też w komentarzach, co sądzicie o bliku, z których jego funkcji najczęściej korzystacie, do których się zabieracie, żeby korzystać, bo może jeszcze czegoś nie używaliście i jesteście po prostu ciekawi. Porozmawiajmy na ten temat. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, chętnie na nie odpowiem. A poza tym standardowo łapka w górę, dzwoneczek, subskrypcja. No i wesołych świąt, a jeszcze zanim to święta, no to wesołych przedświątecznych zakupów. Take a walk outside and tickle the snowman's nose.